Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin. To frymus w w piątkowej rozmowie pod krawatem. Witam Dorotę Kowalewską, pełnomocniczkę rektora Uniwersytetu Szczecińskiego do spraw pomocy Ukrainie, a także, i to bardzo ważne, współzałożycielkę Komitetu Pomocy Ukrainie. Pani Doroto, czy wciąż pomagamy Ukrainie, czy w ogóle pamiętamy o Ukrainie? Witam państwa serdecznie. Tak, pomagamy. Pomagamy to nie jest już ta sama skala pomocy, to nie jest to samo tempo pomocy, które, którego doświadczaliśmy, którego udzielaliśmy na początku w pierwszym tak naprawdę trzech, czterech miesiącach wojny, ale tak powinno też być. Więc to, że wtedy byliśmy tak bardzo aktywni i tak bardzo pomagaliśmy i byliśmy wszyscy, każdy z nas, tak naprawdę nie było mieszkańca, tutaj oczywiście odnosimy się do mieszkańca miasta, prawda, do mieszkańca Szczecina, instytucji, tak naprawdę wtedy myśmy grali wszyscy w jednej orkiestrze, jednej wielkiej orkiestrze, która była orkiestrą pomocy. Dzisiaj ta pomoc oczywiście jest inna, dlatego że zobaczcie Państwo, gdybyśmy to ten czas, który minął, to już teraz będą dwa lata. Jutro będziemy obchodzili, trudne, trudne słowo w tym momencie. Jutro będziemy mieli świadomość tego, że ta wojna już trwa dwa lata. Minęły dwa lata, czyli gdybyśmy teraz na liczbę dni to prze, prze, przełożyli to, to jest ogrom czasu. Nie bylibyśmy w stanie jako obywatele, jako mieszkańcy, jako osoby indywidualne, nawet firmy długo i równo pomagać, dlatego że też skala pomocy jest troszeczkę inna, prawda? Już nie mamy tylu obywateli. Ukrainy, jakich mieliśmy w pierwszym półroczu wojny, ten napływ do Polski był bardzo gwałtowny, a zwłaszcza te trzy pierwsze miesiące wojny. Dzisiaj jest troszeczkę inaczej. Dzisiaj zostało około 900 tysięcy osób w całej Polsce, więc to też, kiedy było 3,5 miliona, a 900 tysięcy, to już też troszeczkę inaczej wybrzmiewa. Natomiast pomagamy inaczej, dlatego że dzisiaj to przede wszystkim instytucje. To też to, o tym mówiliśmy kiedyś tutaj na spotkaniu razem z panem Janem Syrnykiem, że ta pomoc będzie musiała ulec zmianie, uspokoić się. My też musimy pracować, musimy zajmować się swoimi domami, życiem zawodowym, prawda, swoimi problemami, ale oczywiście pomagamy, bo to nie jest tak, że nie pomagamy. Pomagamy. A możemy powiedzieć, kto u nas w naszym mieście najbardziej pomaga? Bo ja pamiętam, że rzeczywiście na początku było um, kilka miejsc, gdzie można było takiej pomocy, um, taką pomoc uzyskać. A mm -hmm. dzisiaj jak gdybyśmy mieli z, wypowiedzieć, gdzie to jest, kto to jest, no to ja znam na pewno no jedno dobre miejsce a to też jest właśnie inny rodzaj pomocy. Dlatego, że proszę zauważyć, to miejsce, o którym mówimy, to może zaczniemy. Chyba od myślimy tego, obie tak? o, o tym samym. Mówimy o Związku Ukraińców w Polsce oddział w Szczecinie, czyli słynne miejsce Mickiewicza 45. Przy czym, um, trzeba zaznaczyć, że Jan Syrnek, myślę, że to powinniśmy mu oddać, pomaga nie od 24 dokładnie. lutego 2022 roku, tylko dokładnie od um, 2014, 2014 rok. roku tak. Od samego początku, tak naprawdę jeszcze kiedy rzecz się działa na Majdanie, kiedy jeszcze nic nie wiedzieliśmy, ale wiedzieliśmy, że duch się podniósł w Ukraińcach. Dokładnie. Ja pamiętam już koniec listopada, kiedy, kiedy wymieniałam wiadomości z Janem Syrnykiem i patrzyliśmy, patrzyłam na to z takim jakby też... Jakby myślą o tym, że rzeczywiście Ukraina zaczyna podejmować kolejny krok ku, ku Europie, ku normalności, ku stabilizacji i niezależności od Federacji Rosyjskiej i to było i można było powiedzieć, że to był też taki moment, kiedy styczeń szczególnie był taki bardzo, bardzo symboliczny dla Ukraińców, prawda, kiedy na Majdanie zginęło tak wielu, wielu ludzi zabijanych tak naprawdę z rąk własnych przyjaciół, no, mieszkańców, obywateli, tak, no bo to wielka sotnia na zawsze zostanie w sercach Ukrainy. I dokładnie wtedy Jan Syrnyk i ksiądz Robert Rosa, bo tutaj też jest to bardzo ważna postać, zaczęli działać w bardzo, bardzo regularny, uporządkowany sposób. Ale tak naprawdę można powiedzieć, że w przypadku Jana Syrnyka ta pomoc przechodzi w własną ewolucję. On się też uczy tej pomocy, dostosowuje tą pomoc do tego, jak się zmienia ten czas, jak, jakie intensywności, oczek jaka jest intensywność oczekiwana, tak? Co jest oczekiwana, tym bardziej, że zawsze podkreślał, że. W Szczecinie damy sobie radę, dlatego że jak wybucha już wojna, która objęła całą Ukrainę, czyli 2022 rok, Jan podkreślał, Jan Synek podkreślał, że my sobie tutaj poradzimy. Jest tak wielu obywateli w Szczecinie, organizacji, instytucji, że, tam, że tym, którzy przyjechali, tak, damy radę. To, on się o to absolutnie nie martwił. tylko no też też sam pomagał, a, bo to Z no, tego się nie da tak naprawdę wydzielić, tak, ale też podkreślał za każdym razem, że szczególną rolą pomocową i dalej będzie ją kontynuował. To jest ta akcja Razem Pomóżmy Ukrainie. Powiedzmy, jak to się też zmieniło, bo mhm. pamiętamy, nie, nie wiem, czy państwo pamiętają, ale latem nie, nie ubiegłego roku, tylko jeszcze wcześniej na całym placu obok Domiłki stały namioty pełne różnych dobrodziejstw, które były wysyłane w Ukrainę. Ale dzisiaj tam tych namiotów nie ma. Nawet powiedziałabym, śladu bo tych namiotach nie ma. A nawet sala, który, która się zamieniła na magazyn, też została ostatnio oddana do użytku na nowo. Jest tam czyściutko, już nie stoją pudła. Więc to też się zmieniło wizualnie. To co on teraz robi? Dalej pracuję, dlatego że jak zapraszam do Państwa, jeżeli macie chęć. Wskazania pomocy. To na przykład w Związku Ukraińców w, w oddziale szczecińskim nieustannie są wyplatane siatki frontowe w dwóch typach: zimowa i Letnia. Mówimy o tych siatkach, które, którymi przykrywane są na tak. przykład e, okopy, Mastujące. żeby nie było mm -hmm. e, widać z drona, Dokładnie. że tam właśnie i są okopy, albo że tam są, przebywają gdzieś w pobliżu żołnierze. E, dużo się udało tych siatek e, wypleść, bo myśl, ja już kilka razy o tym mówiłam, ale to, jest, to już idzie w tysiące, prawda? 18 tysięcy metrów kwadratowych. To chyba sporo. <laughs> Myślę, że sporo. <laughs> ale to chyba nie tylko siatki. To nie są siatki, dlatego że kto to wyplata? Wyplatają to zarówno obywatelki Ukrainy, które przyjechały do nas przed wybuchem wojny, po wojnie, członkowie związku, mnóstwo osób, obywateli Szczecina, Polaków, którzy przychodzą i chcą po prostu pomóc, bo każde przepleciona, kawałek materiału przez tą siatkę po prostu chroni tych, którzy dzisiaj, no to oni wzięli całą, całą cały ciężar tej wojny, Ukraińcy, tak? Dlatego na razie są jeszcze wyplecone. siatki siatki białe, ale już o, wiem, tego, że już, ja już ja wiem, ja... są zielone, Aha, szykowane. bo byłam, we wtorek, to jeszcze, tak. było, jeszcze było parę białych um, przeplatanych. Natomiast, natomiast rzeczywiście idzie, um, przechodzą teraz na, na, na tą siatkę maskującą um, zieloną, czyli um, ja też obejrza, ogląda, byłam w tym procesie, jak Jan dostosowywał, Jan Syrnyk dostosowywał wyplatanie tych siatek. On też się uczył tego, jak posiąć materiały, skąd wziąć te materiały, których będzie można to no, przeprać. że powinien Nie, gdzieś nagrody, jeżeli chodzi o recykling, bo no, o, przecież to tak. są wszystkie materiały z odpadów, ale też inne rzeczy. Myś, inne rzeczy też robi, bowiem tak, że szyje tak. szatki, czapki na hełmy. Rzeczywiście sporo się też dzieje. Pewnie. Myślę, że nam się też odbywa bardzo ważna rzecz, taka integracyjna, bo jednak wiele osób z Ukrainy Terapia. ma problemy, no takie jakby mogłabym powiedzieć, że czują się odrzuceni, no bo jednak gdzieś w nową przestrzeń Im jest Bezpiecznie, a tam ich dzieci, wnuki nie są bezpieczne, więc czują, no taki, czują się źle z tym, że im jest dobrze, a tamtym nie, więc terapeutyczną formę tak. też to ma. To są codzienne rozterki, przecież. Tak naprawdę, my, nawet jak rozmawiamy z naszymi studentami, którzy są z Ukrainy tutaj w Szczecinie, to tych telefonów do rodziny, do przyjaciół, do znajomych, oni codziennie wykonują po kilka, kilkanaście, dlatego żeby się upewnić, że, że żyją, że są cali, że są zdrowi. Chciałabym, żebyśmy jeszcze porozmawiali o naszym Polaku w stosunku do Ukraińców. No rzeczywiście oni się jakoś wtopili w naszą rzeczywistość, widujemy ich w sklepach, pracują. pracują czy nasz stosunek się do nich jakoś zmieniał, zmieni? No, czy zmienić się na pewno? Czy zmienia się, dlatego że no, my też się zmieniamy, tak? Otoczenie zewnętrzne się zmienia. Ale Sytuacja jesteśmy bardziej kraj... empatyczni na In plus czy in minus. No, no, raczej no niestety in minus. Tutaj myślę, że. Mm... Czy znaczy, może tak? Ja mam ten przywilej znania tylko i wyłącznie empatycznych impulsów. Tak byłoby mimo że łatwiej tak to powiedzieć, dlatego że to, jest, wiecie Państwo, to jest bardzo delikatna sprawa. Ja absolutnie e, chciałabym przypomnieć przede wszystkim to, co mamy w sobie bardzo pozytywnego i co, e, co nam się udało ofiarować gościom z Ukrainy, bo ja bym bardzo też chciała, żebyśmy pamiętali, że oni też są. Oni, większość z nich, tylko 19% osób, deklaruje które są w Polsce, deklarują, że to chcą tutaj zostać. Więc odsetek nie jest duży. Dlaczego tak jest? Dlatego, że oni mają domy tam. Tam są wspomnienia, przyjaciele, ślady przeszłości, groby bliskich. Więc to nie jest też tak, że oni chcą tutaj koniecznie zostać, tak? Ale powiem Państwu tak: ja widzę cały czas to, że potrafimy współpracować, że potrafimy nieść pomoc. Bo właśnie widzimy to chociażby w Związku Ukraińców, prawda? W Polsce, że ci ludzie przychodzą pomagać. A jak jest to na przykład na uniwersytecie, gdzie też pani pracuje? Czy mamy studentów z Ukrainy, ale nie tylko tych, którzy przyjeżdżali, początkowo się zapisywali, wykupowali sobie studia? Czy uczelnia się otworzyła na nich? Czy oni wchodzą w tą naszą społeczność akademicką? To, co też podkreślaliśmy na samym początku wojny, że to instytucje w pewnym momencie przejmą i ta gotowość pracy, z zagadnieniem, tak? z sytuacją kryzysową, no bo przecież to była sytuacja kryzysowa. Um, Uniwersytet Szczeciński na samym początku, oprócz tego, że zaczęliśmy definiować obszar i obszary, w których możemy bardzo skutecznie pomagać, nastawił się bardzo mocno na jedną rzecz, na kursy języka polskiego. To było takie kluczowe zadanie w pewnym momencie. Oczywiście punkt recepcyjny, oczywiście zaangażowanie studentów, pracowników. To, jakby to jest takie, to jest już przyklejone do tamtej historii. Tak? Ta, ta ofiarność każdego, naprawdę każdego z nas. Zbiórka finansowa, zbieranie w każdych z, z miejsc uniwersytetu różnych rzeczy pomocowych, ale to co, było, to, 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 co jest długofalowe, bo co więcej, mamy teraz uprawnienia już do, do certyfikowania umiejętności, Naszych kursantów, to, to są właśnie tysiące osób, bo też przekroczyło ponad tysiąc osób w ubiegłym roku, przeszkolonych z języka polskiego na wydziale humanistycznym naszego uniwersytetu. No tak, ale to nie są tylko studenci. Ja się nie. pytam o studentów, czy, są, czy zwiększyła się liczba studentów z Ukrainy, którzy no bo to są młodzi ludzie, którzy przecież do 18 roku mogą spokojnie zarówno kobiety, jak i mężczyźni wyjeżdżać, więc oni też często zostali jakby w środku swoich studiów, albo niektórzy mieli zacząć, właśnie, bo. Zrobili maturę? Czy społeczność uniwersytecka się zmieniła przez to? No tak, oni są z nami. Oni są z nami w Radiu Uniwersyteckim. Jest cała część, którą pani doktor Mirosława Rudyk prowadzi, do której zaprasza też studentów z Ukrainy. Oni opowiadają o swoich doświadczeniach, opowiadają o tym, co robią w Szczecinie, w Uniwersytecie Szczecińskim. Każda z uczelni przyjęła, przyjęła studentów. My mamy ponad 60, 60 osób, no bo to też jest rotacyjne. Był taki moment, że nie wszystkie osoby, by na przykład wracały w tym, w tym momencie, kiedy się zapisały na studia, pojechały do Ukrainy i wróciły tutaj, hmm, do, nie wróciły na Straße, do Szczecina z różnych bardzo względów, tak? Natomiast mamy bardzo prężnych studentów z Ukrainy, oni się coraz częściej właśnie też włączają w różnego rodzaju inicjatywy, in oni nie są bierni. Słyszałam, że niektórzy polscy studenci mówią, że oni są za dobrzy, że są zbyt pilni. O, to e I bardzo się e uczą i niektórzy mówią, że podnoszą e poziom, w, w związku z tym się no, dobrze. <ignedENGLISH> niektórzy irytują. To prawda? Czasami tak bywa. No, no wiecie Państwo, no, zawsze tak jest, że, że różne sytuacje na, wzbudzają na przykład sytuacje nerwowe. To w tym przypadku naprawdę studenci z Ukrainy, trzeba przyznać, że bardzo szybko nauczyli się języka polskiego, są zdeterminowani też do tego. Często przyświeca im taki cel, i to jest budujące, że oni chcą się tego bardzo wielu rzeczy nauczyć w Polsce i od Polaków, właśnie po to, że jak, pojedą, jak wrócą do swojego domu, bo cały czas ta tęsknota za domem jest, ten wroty, też czasami starają się wracać, żeby, żeby też uspokoić siebie. I powiem państwu, że oni mówią, że oni się cieszą tak naprawdę dzisiaj, że oni znaleźli to, to miejsce, na chwilowe miejsce na ziemi, ale że oni się tak dużo tutaj mogą nauczyć, bo to wszystko, co tutaj, czym tutaj nasiąknęli, czego się nauczyli, to przyjaźnie. To tam wykorzystać. Tak. To tylko na zakończenie powiedzmy, jak dzisiaj możemy pomagać. No rzeczywiście codziennie nam jest trudno chodzić i pleść siatki, chociaż oczywiście państwu polecam, bo to też uspokoi Okay, ja, ale no w takiej codzienności czy są jakieś sposoby, żebyśmy mogli pomagać, a nie tylko udawać, że nas to jakoś interesuje. Co możemy zrobić tak na szybko i tak na co dzień? Szanowni Państwo, wojna trwa. I na razie niewiele się zanosi na to, żeby, żeby się zakończyła. Na pewno sprawdzone jest to, że jeżeli macie Państwo możliwość wpłacenia pięciu, dziesięciu, każda złotówka tak naprawdę ma znaczenie. Bo ta A złotówka są to kamizele, będzie... które byśmy polecili? Tak, to na, pe na pewno. No, no chociażby, no chociażby, no chociażby Związek Ukraińców w Polsce, oddział Szczecinie, który cały czas zbiera środki finansowe. Dzisiaj oprócz siatek, oprócz skarpet, siedzisk, um, um, ochraniaczy na, 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 na hełmy. Też w, w Związku Ukraińców cały czas są zakupowane samochody. Teraz Jan Syrnyk już nie, nie zbiera no jedzenia. Powiedzmy, że nie są to jakieś super dobre samochody, nie, nie, tylko takie one... samochody, które by mogły pojechać na front, w razie czego Dokładnie, rannych przewieźć, przewieźć przewieź, tak. niektóre rzeczy. Mhm. Takie są bardzo pomocne. To nie muszą, to chodzi o to, żeby był sprawny, tak. I żeby, mocny samochód. Tak, i... I żeby dał radę i miałam ten przywilej właśnie, bo Jan Syrnyk, dziękując różnym osobom, nazywał te samochody i wysyłał na front. Jedna się nazywa Dorota? Dora. Super, no to bardzo ważne. Uplakam w jaki inny w sposób możemy pomóc, bo oczywiście nie wszyscy mogą dać pieniędzy. Przychodzimy, tam pomagamy. Jak sprawdzić, że dana organizacja, jakby kończąc naszą rozmowę, jak sprawdzić, że dana organizacja jest przy, jakby dobra? No, w, w dobie mediów elektronicznych tak naprawdę wszystko widać gołym okiem, tak? To Czyli sprawdzamy. Widać, po sprawdzamy po zawsze. Sprawdzamy. Szanowni Państwo, komukolwiek byśmy nie pomagali, pomagajmy świat Domie. To jeszcze dzisiaj na 17 zapraszamy do, tak, do Centrum, Centrum Dialogu Przełomy. Tam będziemy rozmawiać o właśnie o tym, co się udało zrobić i w jakim miejscu jesteśmy dzisiaj, no właśnie z tą wojną. Naszym gościem dzisiaj była pani Dorota Kowalewska, pełnomocniczka rektora Uniwersytetu Szczecińskiego do Spraw Pomocy Ukrainie i współzałożycielka Komitetu Pomocy Ukrainie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie, dobre, to przykro. Do moich pracy w samochodzie. Jeszcze